No, więc wracamy do QA. Monika pyta: Jakie masz rady dla osoby, której zaczęła się podnosić energia kundalini? Jak najłatwiej przejść przez ten proces? To jest tak, że każdy przechodzi ten proces indywidualnie i w sumie to miałem takie przemyślenia, żeby zacząć unikać dawania rad, jeżeli chodzi o Cokolwiek w życiu, nie? <laughs> nie no generalnie każdy człowiek lubi dawać rady, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje? Lubicie dawać rady? A wydaje mi się, że w tej kwestii to jest troszeczkę tak, jakbyśmy próbowali zdefiniować kij za pomocą młotka, chociaż może to nie jest do końca dobra przenośnia. Generalnie podnosząca się energia kundalini wywołuje różne efekty w ciele. Na przykład niektórzy ludzie czują lęk, albo paraliż, albo wielkie przytłaczające poczucie wstydu, albo ogromną ekstatyczność i podniecenie seksualne i nie potrafią się pohamować wręcz. Niektórzy ludzie widzą różne byty, albo jakieś zjawy, albo jakieś demony. Niektórzy ludzie nie mogą w nocy zasnąć, bo czują, że są tak pobudzeni i w ogóle. Mają wrażenie, jakby odlatywali w kosmos, dosłownie jakby roztapiali się z całym kosmosem. Niektórzy ludzie mają poczucie odrealnienia, takie poczucie, jakby byli poza ciałem, poza rzeczywistością, bez poczucia podłączenia ze swoim doświadczeniem takim życiowym. Więc generalnie no, uważam, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie jak najłatwiej przejść przez ten proces. Um, no mogę dać takie generyczne odpowiedzi, takie wiecie ogólne odpowiedzi typu zadbaj o dietę, zadbaj o sen. Zacznij medytować, żeby się uspokoić, albo zacznij robić jogę, albo zacznij uprawiać sport, albo wyjdź do lasu. Albo spróbuj pracy z cieniem, spróbuj pracy z dziennikiem, ale wiecie, ja już nagrałem masę filmów, gdzie dawałem te rady, a skoro pojawiają się tego typu pytania, to znaczy, że albo ktoś nie trafił na tamte filmy, albo po prostu nie, nie zadziałały tamte porady. Um, tak, zdarza się, nie? Więc generalnie w tym wideo nie dam rady. Nie, nie, dam rady, e, nie dam rady, jakby nie dam rady, której bym się sam trzymał, w sensie nie przywiązywałbym się do tej rady, w sensie no ja nie wiem, no co mam wam radzić, e, no, wiecie, wychodzę tutaj trochę na górę eksperta od Kundalini, a to nie do końca tak jest. Przeczytałem kilka książek na temat Kundalini. Niektóre były lepsze, inne były gorsze. Przekopałem przez masę materiałów na temat Kundalini w internecie. Z tym, że tą wiedzę, którą mam, musiałbym też troszeczkę odświeżyć. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo teraz jest dużo więcej informacji niż kiedyś. Na YouTubie jest dużo informacji o Kundalini, z tym, że często jest to taka pomieszana papka trochę New Ageu, z jakimś tam pitoleniem o, nie wiem, wymyślnych rzeczach, które po prostu fajnie się kleją i fajnie jest o nich opowiadać, a że ludzie lubią wierzyć w różne cuda, to po prostu, no jest to na topie, nie? I bardzo trudno jest o dostęp do wiedzy takiej wartościowej. Ja pamiętam, kiedyś znalazłem taką stronę, i teraz wam nie powiem, bo zapomniałem w ogóle, co to była za strona, ale to była mm, tradycja kundalini, himalajskich mistrzów, tak to się przynajmniej nazywało. I tam było całkiem sporo informacji, takich, które były bliskie temu, co ja doświadczałem. Eee, doświadczyłem, doświadczam nadal. No bo dla mnie to jest akurat na przykład bardzo ważne, nie, żeby wiedza, którą ja zdobywam, żeby ona zgadzała się z moim doświadczeniem. Bo tutaj łatwo jest na przykład coś przeczytać, czymś się zasugerować i nagle to się pojawia w twoim życiu, nie? Wiecie, na zasadzie sugestii, że o czymś czytasz i to nagle jest, nie? I nie wiesz wtedy czy sobie coś uroiłeś, czy to jest naprawdę. No i tutaj generalnie to jest taka powiedzmy właściwa, ścieżka, właściwa droga, żeby pozbywać się swoich urojeń, yy, jakichś iluzji, takich wiecie, myśli, które nie są prawdziwe, albo myśli, które stwarza sobie umysł. Nie wiadomo po co i są one ani niekonstruktywne, ani nieproduktywne, nie mają żadnego charakteru ontologicznego, czyli takiego obiektywnego, wiecie, ważnego w naszym życiu, nie, żeby. Nie było, że używam mądrych słów, a potem nikt mnie nie rozumie. Chodzi po prostu o taki czynnik obiektywny, nie? Jeżeli chodzi o przejście przez ten proces, to zależy od Twojego typu osobowości, trochę, tak mógłbym powiedzieć. Niektóru, niektórym ludziom pomaga medytacja, innym ludziom znowu przeszkadza, na przykład, nie? Bo. Ludzie zaczynają medytować i podnosi się ich poziom uważności, świadomości, wyzwala się poczucie właśnie e, takiej no, wewnętrznej świadomości, tak to mógłbym tak nazwać, takiej otwartości, budzi się energia albo taka świadomość intuicyjnego wczuwania się w energię, i nagle ten poziom tej energii wzrasta do takich poziomów, że po prostu odlatują i nie mogą kontaktować z rzeczywistością albo boli głowa albo mają jakieś takie wrażenie pomieszania. No i gdy medytują więcej, to mają jeszcze więcej tego pomieszania i im to na przykład nie pomaga. A niektórzy mają tak, że przy tym procesie kundalini, właśnie jak medytują, to zyskują tą koncentrację i taką klarowność, bo kundalini ma też to do siebie, że troszeczkę miesza w głowie. I sprawia, że do świadomości przychodzi więcej myśli i skojarzeń, które mają taką postać kreatywną. Na przykład ym, pojawia się jakiś wgląd w podświadomość, i pojawiają się jakieś obrazy. Yy, w głowie płynie muzyka. Yy, pojawiają się różne części osobowości, z którymi nigdy nie mieliśmy kontaktu. Tylko to ma taki bardziej właśnie charakter, mógłbym powiedzieć, skojarzeniowy, kreatywny, trochę intuicyjny, e, trochę taki nieświadomy, nie, wiecie, taki, taki niezbadany, taki mistyczny, taki uhu, uhu, obu, dupu, czary, mory, jazda! I ciężko jest to w ogóle nazwać, tym bardziej, że z tego, co mi wiadomo, e, jakby Kundalini nie ma mocnego podłoża naukowego, tu może się coś zmieniło na tym polu. Musiałbym to zbadać. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje na temat badań naukowych nad Kundalini, ale badań naukowych takich dokładnych, a nie, że ktoś tam sobie coś wymyślił i wiecie, nie? I teraz uważa, że to jest obiektywne, a tak naprawdę nie jest, to dajcie znaka. Sam z miłą chęcią się dowiem czegoś nowego. Na pewno ze wszystkich informacji, które zdobyłem. Najczęściej powtarza się dieta, nie? Ta dieta, żeby nie żyleć syfu, na przykład y, słodyczy, albo jakichś ciężkich potraw, albo mięsa. Chociaż z tym to różnie bywa, bo y, z tym nie jedzenie mięsa to też jest w ogóle rozkmina, bo ja na przykład zderzyłem się z tym, że y, niektórzy ludzie nie jedzą mięsa i. Czują się z tym dobrze. inni ludzie nie jedzą mięsa czują się z tym źle. Wiecie, i to wcale nie ma znaczenia w tym kontekście, że ktoś je mięso i nagle jest z drapieżnikiem, albo że mięso to jest niska energia. Jakby nikt tego nie zbadał, i jakby to nie jest naukowo udowodnione, więc to jest trochę wiecie taki łubu dłubu, nie? Um, o Jezu, zaraz zara o, widzicie jakie rzeczy muszę wycinać później? Może tego nie wytnę, zostawię. Będzie bardziej naturalnie. Więc, jakby tu nie ma jednej odpowiedzi. Po, po, poza tą często w, te, w, te, w tych te, teoriach, które ja zbadałem, powtarzało się to, żeby za, zacząć pracować z ciałem. Szczególnie yoga, niektóre postawy pozwalają na Zwiększenie takiej spójności na linii ciało, umysł, emocja, wiecie, uważność, nie? Bo jakby żyjemy na co dzień, jesteśmy targani różnymi bodźcami, a tu ktoś coś to powie, a tu praca, a tu właśnie jakieś jedzenie, hałasy, jakieś kompulsywne nasze zachowania czy nawyki, nie? I to całe pomieszanie gdzieś tam szumi cały czas z tyłu głowy. I e, praktyki takie właśnie jak medytacja czy yoga pozwalają się skoncentrować i trochę, e, no jakby posiąść kontrolę nad tym umysłem, i to też w pewnym sensie pozwala jakby osiąść troszeczkę na tyłku, się tak ustabilizować. Żeby ta, ta uważność gdzieś tam przebiła się przez ten mętlik, nie, żeby mieć tą świadomość tego, jak funkcjonuje właśnie umysł, zdolności poznawcze, jakie się ma, jak działają różne szufladki w głowie, jak się umysł zapętla. Nie mam tu na myśli jakichś negatywnych pętli w stylu, że wiecie, że fiksujemy się na czymś, tylko generalnie umysł działa w takich cyklach i... I to jest naturalne u nas, że działamy w takich cyklach, i można zobaczyć powtarzalność tych cykli, takich rytmów biologicznych. Nie? Podobnie, jeżeli chodzi o mechanizmy obronne, o zniekształcenia poznawcze. Jakby to jest też ważne, żeby to obserwować, bo my dzisiaj żyjemy trochę w naszych baniach, szczególnie przez pandemię ludzie się poizolowali. I e, większość osób e, ma bardzo silne uzależnienie od internetu, a w, internet to wiadomo komputer to wszystko w głowie nie? to wszystko w głowie i te różne informacje docierają do naszych umysłów to właśnie wszystko zniekształcamy i to mocno odwraca naszą uwagę od tych procesów wewnętrznych, e, które zachodzą w nas samych. Więc generalnie, wszystkie właśnie, mówię, te moje odpowiedzi będą tak dzisiaj bardzo ogólne. Ale wszystko skłania się na wszystko skupia się na tym, żeby badać siebie, obserwować siebie i poznawać prawdę o sobie. Bo, nawet jeżeli ja tutaj coś powiem niedokładnie, nie? czy się na przykład, nie wiem, czymś, czymś gdzieś się pomylę, nie? albo kiedyś się pomyliłem, czy ktoś się nawet pomyli, jak wejdziecie w jakieś źródło wiedzy, jakąś informację, to jeżeli waszym celem będzie taka uważna obserwacja siebie i takie drążenie do prawdy. No to prędzej czy później do tego do trzecie. i to jest też tak, fajnie jest mieć na uwadze to taką rozkminę ostatnio usłyszałem, słuchając jednego z podcastów, Lexa Friedmana, może ktoś z was kojarzy, no to tam została zapodana taka rozkmina, żeby poprzez obserwację siebie poznać język, jakim operuje nasz mózg, nie? Bo jakby uczymy się tych wszystkich informacji na zewnątrz, poznajemy jakby wiedzę, symbole, języki, wiecie, różne, ale tutaj chodzi o to, żeby poznać ten swój język wewnętrzny. No i co ja jeszcze mogę poradzić poza tym? No, dbanie o ciało, higienę ciała, o pff, mówię, nawodnienie, dietę sport, cokolwiek co ci służy. Naprawdę, rób to, co ci służy, nie? W tym, żeby czuć się po prostu ze sobą dobrze. I to też warto zwrócić uwagę na to, że w tych przekazach o Kundalini mówi się, że, że jest jakiś szczytowy element, jakiś, nie wiem, ostatni, ostateczny cel, który osiągniesz, już przebudzisz, już koniec, nic dalej nie ma, nie? Tak samo jak z oświeceniem. To trochę tak nie działa, bo te różne praktyki, które znajdziecie na swojej drodze, które będą działać, no raczej warto jest je kontynuować, robić. Tak, wyobrażam sobie, że to raczej będzie coś do końca życia, nie? że cokolwiek odkryjecie, co będzie dla Was działało, to będziecie to raczej robić do końca życia. W takim sensie, wiecie, utrzymywania higieny psychicznej, równowagi emocjonalnej, uważności przy takim świadomym, uważnym życiu, które daje szczęście, nie? No bo tutaj chodzi o taką wewnętrzną szczęśliwość. To, to to jest taki duchowy cel. Być zawsze szczęśliwym w tu i teraz. Ja mam na imię Damiano. Dzięki wam serdecznie za uwagę. E, z pozdrowieniami od y, guru Jaką się nazywa? To, musimy wymyślać, właśnie tutaj. Projektowi brakuje jakiegoś boga. Znaczy jest jeden bóg. Ale brakuje nam jakiegoś bożka, którego moglibyśmy czcić, i tu już mamy takiego koteła. O! Więc yy, pozdrowienia od koteła. To jest święty koteł. Bo wy nie wiecie, ale historia jest taka, że kiedyś, yy, zanim doznałem oświecenia, to. Yy, o, Damian taki oświecony, nie w ogóle. Sztos. Eee, to modliłem się o to, żeby poznać kogoś, kto powie mi, e, jaki kierunek powinienem objąć. No i na swojej drodze napotkałem kota i mówię do tego kota, kocie, co ja mam zrobić ze swoim życiem? On spojrzał na mnie i powiedział, Miał. I od tamtej pory wiem już wszystko. Dlatego Projekcie czcimy kota. On zna całą prawdę absolutną. Amen. Miłego Elo, Buźka, siema rapa. no dobra, to poleciałem grubo z tą końcówką, ale. <grywka> Jakaś faza mi weszła.